To nie byłaby dobra metafora, więc jej nie użyj. Dobrze, dobrze. No. Bo już widziałem te komentarze. Cześć, witam Was ponownie. Jesteśmy w starym gronie. Rozmawiamy o tym, jak reagować na kryzys Kościoła. Szymon Pękala z kanału Wojna Idei i Szymon Mówi. Dziś porozmawiamy sobie na temat afer pedofilskich i tego, jak Kościół powinien przedstawiać. Może nie tylko pedofilskich, trochę to zawęziłem, bo są inne sprawy, powiedzmy to obyczajowe i związane może z jakimś takim nieczystymi zagraniami i przestępstwami czasami ludzi Kościoła. Może zadam prowokacyjnie takie Ci pytanie. Jak byś miał zdefiniować, co to jest atak na Kościół? O, bardzo dobre pytanie. Nie mieliście tego ułożonego. Atak na Kościół wydaje mi się, że można zdefiniować jako świadome działanie mające na celu osłabienie Kościoła jako wspólnoty. Myślę, że mogę tak to zdefiniować. Dobrze, a powiedz mi, czy Tomasz Terlikowski i na przykład ksiądz Isakowicz-Zaleski według Ciebie atakują Kościół? Nie sądzę. Ale przecież oni obnażają tak złe rzeczy w Kościele, mówią głównie o tym. Ale po pierwsze wydaje mi się, że ich działania nie ma na celu osłabienie pozycji w ogóle osłabienia stanu Kościoła jako wspólnoty, a dodatkowo to nie byłaby dobra metafora, więc jej nie użyj. Dobrze, dobrze. No. Bo już widziałem te komentarze. Są rzeczy, które trzeba poprawić i niektórych rzeczy poprawić nie da się w sposób delikatny, że tak powiem. Niektóre rzeczy, jeżeli coś lub ktoś, na kim nam zależy, robi sobie krzywdę albo robi komuś innemu krzywdę, to nie ma niczego niewłaściwego w zwróceniu uwagi i w podjęciu działań, w następstwie których nastąpi poprawa. Jeżeli zabrnięto w jakąś stronę i są tego złe skutki, to czasem wycofanie tego może być bolesne dla niektórych. I ja absolutnie nie podważam tego, że mówienie nawet o aferach pedofilskich czy o innych aferach związanych z Kościołem jest bolesne dla wielu ludzi. Myślę, że jest, ale winowajcami tutaj nie są osoby, które to ujawniają, tylko osoby, które się tego dopuściły i osoby, które to ukrywały. W momencie, kiedy Kościół ma stać na straży prawdy, znaczy człowiek ma stać na straży prawdy, Kościół tym bardziej, tak? W momencie, kiedy są księża, którzy tę prawdę celowo ukrywają i w efekcie tego krzywdzone są kolejne osoby, bo są takie przypadki, wiemy, że były takie przypadki, a nawet niekoniecznie ksiądz Izakowicz, tylko nie wiem, pan Sekielski, tak? Produkuje film, który tę prawdę wyjawia na światło dzienne. To kto służy prawdzie bardziej z tych dwóch przypadków? Prawda jest jedna i to nie jest tak, że jeżeli ktoś jest w jednej organizacji albo w drugiej, to z jakiegoś powodu, to w jakiś sposób bardziej lub mniej do tej prawdy przynależy. To znaczy powinniśmy się po prostu trzymać prawdy tutaj i prawda nas wyzwoli, tak? I nikt nie powiedział, że to będzie w sposób bezbolesny robione, ale jeżeli pojawiły się, jest bardzo wiele problemów, których nie da się naprawić w sposób bezbolesny i wydaje mi się, że to jest jeden z tych problemów. I mówię to, tym bardziej to podkreślam, ponieważ wielu ludziom się wydaje, coraz rzadsza jest taka postawa, ale spotykałem się w ostatnich kilkunastu latach wielokrotnie z postawą, że lepiej o tych rzeczach nie mówić. Nie. To nie jest prawda. Nie mówienie o tych rzeczach, już pomijając nawet fakt, po pierwsze nie warto pomijać faktu, że milczenie o tych rzeczach, za milczeniem o tych rzeczach często idzie krzywda bezpośrednia kolejnych osób, ale dwa, widać to po prostu z perspektywy czasu, że nawet jeżeli ktoś miałby na celu głównie zachowanie twarzy Kościoła, bo jednakże najważniejsze, żeby na zewnątrz Kościół wyglądał jak najlepiej, no to wiemy już, że milczenie o tym, nawet z czysto tej perspektywy, nie przynosi tego efektu, co by chciał, ponieważ po czasie wybucha to jeszcze z większą siłą, a ponownie główną kwestią jest to, że to jest odchodzenie od prawdy, na straży której Kościół powinien stać i o krzywdzie ludzi już mam nadzieję, że nie muszę przypominać nikomu, ponieważ mam nadzieję, że to jest dla wszystkich oczywiste. Natomiast tak bym na to odpowiedział. Często to powtarza właśnie ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, między innymi w ogóle w tej książce. Kościół ma być przezroczysty. On przywołuje ewangelistów, ewangelista na przykład świętego Mateusza, który opisuje, uwaga, zwróć uwagę, jaki brutalny atak na Kościół. Wtedy jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. I patrz, tu jest typowy atak na Kościół, bo jest opisany motyw grzechu Judasza, czyli Judasz jako jeden z najbliższych uczniów Jezusa popełnia grzech i o tym ewangeliści odważyli się napisać i pokazać to w jakim celu, no chyba w takim celu, bo ja oczywiście sobie teraz, nie żeby nie było, sobie jaja robię w ogóle w tej chwili, ale po prostu to jest argument moim zdaniem bardzo celny, przywołany przez księdza Zaleskiego, czyli ukazanie tych, nie tylko, możemy sobie zacytować jeszcze świętego Piotra, możemy świętego Tomasza, tylko on zawsze podkreśla jeden fakt, to znaczy podkreśla tą różnicę między Judaszem a Piotrem. I zauważ, że różnica polega na tym, że że nie jest problemem de facto w obliczu Boga, w obliczu naszej, nie wiem, wiary, grzech w Kościele, czy gdziekolwiek, czy wśród uczniów, czy wśród apostołów, czy wśród biskupów. To nie jest problem z punktu widzenia Kościoła. Problemem jest, co się z tym grzechem robi. Bo to, że się grzech będzie pojawiał się od samego początku chrześcijaństwa. I z jakichś powodów to zostało napisane. Z jakichś powodów prawda o Kościele jest cała, od A do Z. Nie tylko ta wybrana, ta w ogóle z zewnątrz, ta najpiękniejsza, jaką byśmy sobie mieli wyobrazić. To ma w ogóle służyć temu Kościołowi, opisywanie takich wątków. Więc zaraz już ci oddam głos, tylko właśnie z tym Terlikowskim i z Zaleskim, przepraszam, jest taki problem, że rzeczywiście dużo ludzi mówi, że oni mówią tylko o sprawach pedofilii w Kościele. A to jest po pierwsze nieprawda, bo jak się zobaczy, to jest w ogóle wina jakby naszych czasów, to znaczy to, że rzeczywiście te rzeczy są bardziej odbierane, klikalne i tak dalej, są głośne, ale jakby prześledzić, nie wiem, profil 1, 2, 3 Terlikowskiego na przykład w social mediach, to tam jest w ogóle czysta Ewangelia przez 3/4, wywoływania do księgi Koheleta, nie wiem, analizowanie dzisiejszego czytania na dany dzień, a to, że na tym rzeczywiście kładzie nacisk, ale nie zgadzam się zupełnie z w ogóle, fajnie, że sam sobie zadaję pytania, ale wiesz o co chodzi, po prostu chciałem, żeby to wybrzmiało, bo to jest często zarzut do właśnie tych dwóch osób, że oni tylko zajmują się tym, co jest bzdurą. W ogóle to, że się ty zajmujesz tym i to do ciebie dociera, to już bardziej jest moim zdaniem w tej osobie, która się tym interesuje. Pozwolę sobie doprecyzować, bo mówiąc, że grzech w Kościele nie jest problemem, zakładam, że masz na myśli to, że naturalnym jest, że będzie on się pojawiał. Tak, a co powiedziałeś, że grzech to, że grzech jest w Kościele, to nie jest problem. Ja po prostu już widzę ludzi nawet interpretujących tą kwestię. Natomiast nie chodzi oczywiście, mam nadzieję, w ogóle, że poczekaj, że doprecyzuję. No, z punktu widzenia chrześcijańskiego grzech wśród ludzi, czy to jest w Kościele, czy wśród księgowych, youtuberów i tak dalej, to nie jest problem. Problem jest, co się z tym grzechem robi. Znaczy, tak, tym znaczeniem wiem, o co chodzi. Dobra, chodzi o to, że jest to coś, co nie jest niczym dziwnym, należy się spodziewać, że tego typu rzeczy się zdarzą. Problemem jest ukrywanie tego grzechu. Problemem jest niezałatwienie tego po katolicku, bo ja może tu jeszcze się wtrącę, że uważam, że to jest prosta recepta, to znaczy ja na początku prowokacyjnie zadałem to pytanie, ale oczywiście ja się w większości recept zawartych w tej książce zgadzam i w ogóle motyw Kościoła jako przezroczystego, uważam, że słowo przezroczysty jest idealne, bo to nie jest krystaliczny, tylko przezroczysty. To musi być wszystko, musimy po prostu widzieć, co tam się dzieje. Problem leży w tym, aby mówić, moim zdaniem, całą prawdę. Ponownie, ja się jak najbardziej się z tym zgadzam i też ludzie mają czasem problemy, że tego typu rzeczy są podnoszone i że tak dużo się o tym mówi, ale to jest ważny problem, tak? W sensie to jest coś, co dotknęło dużej ilości ludzi, i nie jest niczym dziwnym moim zdaniem, że w sytuacji, którą mamy taką, jaką jest, że w sytuacji, gdy mamy realia takie do jakich żeśmy tutaj doszli, to o takich rzeczach nawet nie tyle można, ale nawet należy powiedzieć. Nie ma absolutnie niczego złego w ujawnianiu faktów, tak? Zwłaszcza jeżeli ma to pomóc komuś, albo zaniechać, albo zapobiec czyjejś krzywdzie. I dodatkowo kolejna rzecz. Kłóciłbym się naprawdę, że tego typu działalność robiona w duchu naprawdę prawdy i z dobrymi motywacjami i tak dalej, to jest pomaganie Kościołowi, a nie szkodzenie mu. To znaczy, ja wiem, że za tym idzie w tym momencie to, że kolejna, nie wiem, x ludzi sobie nadinterpretuje, że każdy ksiądz to pedofil albo coś takiego, ale obawiam się, że nie ma ucieczki przed tym, co sobie ktoś nadinterpretuje. W momencie, kiedy przedstawia się to z rygorem i z możliwym przywiązaniem do tej prawdy. Panowie, problemem nie jest to, że się, no powtarzam się tutaj, ale problemem było to, co się stało i to, co niektórzy ludzie zrobili i to, że niektórzy inni ludzie postanowili nie mówić o tym bardzo długo, a nie to, że w tym momencie to wychodzi na jaw. No i tyle. A jak myślisz, z czego wynikają właśnie te pojawiające się co jakiś czas, w sumie wciąż właściwie, sprawy na przykład tuszowania? Skąd według Ciebie to się bierze? Dlaczego? Bo wiesz, bo jak mamy szukać reakcji i tak dalej, no to musimy zdiagnozować w ogóle problem. Jasne. I co ludzie powiedzą? Bo prawo jest moim zdaniem dobre. Tak, znaczy tak, prawo, tak. Szczególnie ostatnie te zmiany związane z przenoszeniem w stan świecki, dostaje taką możliwość. Tak, tak, tak. Mówimy o prawie kanonicznym tutaj oczywiście, że generalnie księża, którzy właśnie nie informują na przykład ani zwierzchników, ani później Watykanu o tego typu podejrzeniach co do niektórych swoich księży, to jest sprzeczne z prawem kanonicznym, tak? To znaczy teoretycznie formalne narzędzia do radzenia sobie z tym są, tylko one nie są często, nie wiem czy często, ale czasem nie są aplikowane po prostu. No i bo właśnie to, co mówię, no co ludzie powiedzą, tak? Kolejna rzecz, która oczerni skandal w Kościele, więc może lepiej, no właśnie co? Niech ta jedna osoba sobie pocierpi, a my przez to zyskamy jakieś punkty wizerunkowe. Ja wiem, że to nie tak brzmi w głowie tej osoby, ale de facto do tego się to sprowadza. I ja rozumiem, i to nie jest wyłącznie w Kościele oczywiście, tak? To nie jest nic dziwnego, że ludzie, którzy są częścią jakiejś grupy, niech chcą, aby ta grupa wyglądała na zewnątrz jak najlepiej. To nie jest jakieś dziwaczne zachowanie. Natomiast powiedziałbym nawet, że tym bardziej w Kościele, który ma stać na straży tej prawdy, w momencie, gdy coś takiego się robi i tym bardziej, jeżeli jest to robione kosztem ludzi, kosztem tych najmniejszych, prawda, to jest to stawianie po prostu porządku na głowie. To znaczy większą szkodą jest ukrywanie to absolutnie niż wyjawienie prawdy. Nie ma tutaj absolutnie... Ja wiem, że to może być bolesne, ja wiem, że ludzie mogą nie chcieć, być może to jest łatwiej, na pewno to jest łatwiejsze, oczywiście, nie? Tak? Na pewno oczywiście to jest łatwiejsze załatwienie w ten sposób, ale dobre rzeczy bardzo rzadko są łatwe i religia ma to do siebie, ma to w sobie pięknego, że ma czasem naprawdę proste recepty, których można się trzymać do zaskakująco szerokiej warstwy zdarzeń. Prawda nas i was wyzwoli. Koniec tematu. Wydaje mi się, że tą sprawę po prostu trzeba załatwić po katolicku. To znaczy, gdyby ci ludzie, którzy w jakiś sposób tuszują, byli tak naprawdę wierzący, tak naprawdę znali drogę grzechu, żalu, wyznania grzechu, zadośćuczynienia, to znaczy, to w ogóle by czegoś takiego nie było, no bo jeżeli do swojego grzechu się nie przyznamy, jeżeli nie wyjawnimy go, jeżeli nie dokonamy pewnej ekspiacji i w ogóle zadośćuczynienia, bo ja uważam, że taką drogę powinien przejść każdy i ksiądz, i katolik, i biskup, który w ogóle dopuszcza się złego. No po prostu po katolicku potraktować sprawę. Żal za grzechy, szczera spowiedź, wyznanie tego grzechu i zadośćuczynienie w jakiś sposób, nie wiem, i ofierze. Mówię tutaj o trosce, o sumienie po prostu danej osoby, że to jest, no to jest też w tym sensie ważne, żeby spojrzeć na to pod kątem wiary, nie? Tak, tak, całkowicie tak. I ja dodałbym do tego tylko jeszcze kwestię taką, że za tym idą sankcje prawne. I to też jest ważny punkt, ponieważ ja też spotkałem się z taką opinią, że nie wiem, że w momencie, kiedy mówimy tutaj o warstwie kościelnej, prawda, i religijnej, to ktoś a to co, to do więzienia już nie. No mam nadzieję, że nie musimy ponownie tego... Nie, racja, no pewnie. Mam nadzieję, że nie musimy tego wyjaśnić, ale oczywiście, że ludzie, którzy się dopuścili czynów przestępczych, po prostu ktokolwiek utrudnia drogę prawną, zwłaszcza jeżeli jest to czyn, który krzywdzi kogoś, no to nie wiem, czy współwinny to jest odpowiednie słowo tutaj, ale dokłada się tutaj do, również zaciąga na siebie jakąś winę. Utrudnianie śledztwa czy utrudnianie postępowania prawnego również jest przestępstwem i tyle. Nie ma tutaj żadnego ale. Po prostu jeżeli ktoś łamie prawo, to w interesie całego narodu polskiego jest to, żeby ta osoba została, żeby wymiar sprawiedliwości w ten czy w inny sposób się tą osobą zajął. I ksiądz nie ma tutaj żadnego, naprawdę nie powinno mieć to żadnego szczególnego znaczenia tutaj. A masz, powiedz mi, przemyślany pomysł na to, jak zrobić to w praktyce, to znaczy, bo wiesz, bo możemy sobie mówić rzeczywiście o ideach bardzo fajnie i tak dalej, ale teraz ale co robimy w sytuacji tu i teraz? Mamy komisję rządową, mamy, mamy inne, nie wiem dlaczego się zaśmiać, mamy komisję rządową, mamy inne różne pomysły. Jestem ciekaw twojego zdania i potem wyrażę swoje. To, co się stało z komisją rządową i to, że ksiądz Isakowicz-Zaleski, podobnie jak się mylimy, się w niej nie znalazł i z tego, co on twierdził, ksiądz twierdził, że nie znalazł się tam po, nie pamiętam, czy użył słów na prośbę, czy po naciskach, ale jednak osób z kościoła, z episkopatu. Tak, powiedział, że biskupi z episkopatu, tak powiedzieli, w wywiadzie dla na przykład księdza Chacińskiego, podlinkuję. Możliwe. No to jeżeli to miało miejsce, a nie widzę powodu, by wątpić, że tak powiem, to w tym momencie, no to jest absolutny skandal. I też trzeba to powiedzieć, tak? Jak wyjść? Tak, jakie jak wyjść? Więc tak, po pierwsze, mam tak też obserwując, mam nadzieję, że w zdecydowanej większości, może znaczy, że pewna zmiana już się dokonała, ponieważ w tym momencie to już nie jest. I też zwróćcie uwagę, że wiele tych spraw, które wyciekają teraz, to są sprawy, które miały miejsce kilkanaście, 20 lat temu i tak dalej. Więc mam nadzieję, że część poprawy już zaszła i po prostu już nie ma czegoś takiego. Ponieważ też, bo też w wielu gronach to było jakieś społeczne tabu, że o tym się po prostu nie powinno mówić, a nie, jeżeli komuś się dzieje krzywda, to być może właśnie powinno się o tym mówić. I mam wrażenie, być może niesłuszne, ale mam wrażenie, że jest na tym polu coraz lepiej. A po drugie też, no jeżeli jeden z drugim, że tak powiem, pójdzie do więzienia, to być może, no, że tak powiem, brutalnie to zabrzmi, ale niektórzy się może przestraszą i będzie to też dodatkowy czynnik. W tej kwestii naprawdę mam wrażenie, że jest lepiej i że już jest lepiej i że w tym momencie tak naprawdę w miarę, i że pomóc można tym, pomóc można właśnie, no właśnie wyjaśnieniem tego, co już się wydarzyło, aby nie było wątpliwości, że co takich ludzi czeka. A w kwestii episkopatu i tego, co właśnie mówiliśmy jeszcze przed chwilą, że no, ksiądz Isakowicz nie znalazł tej komisji, no to ponownie rodzi to pytania, tak? Rodzi to pytania, to w takim razie czym dokładnie, jaka była motywacja tej decyzji? Czy przeważyło tutaj właśnie dbanie o wizerunek, czy dbanie o krzywdę niektórych ludzi i o dążenie do prawdy? A jeżeli to pierwsze, to ponownie, no to należy głośno powiedzieć, że jest to stawianie rzeczy na głowę. W innej sprawie jeszcze w ogóle widzę nadzieję, to znaczy uważam, że w mentalności nowych, w cudzysłowie nowych księży też już nastąpiła pewna zmiana. To znaczy wydaje mi się, że problem w dużej mierze dotyczy księży, powiedzmy biskupów, powiedzmy 65+, jeśli można tak nazwać, bo tam istnieją takie pewne mechanizmy solidarności zawodowej, jakiegoś takiego świętego spokoju, pewnego niezrozumienia niektórych znaków czasu i tak dalej. Wydaje mi się, że nowi księża, z którymi rozmawiam i którzy w ogóle częściej, na przykład często się pojawiają w sieci, nie? Ale wiesz co, chciałbym, żeby przeczytać ci fragment tej książki, bo tam jest konkretny pomysł na tą komisję, jak w ogóle rozwiązać tą sprawę. I Tomasz Terlikowski pyta: potrzebna nam jest komisja do spraw homoseksualizmu, homolobby, a może pedofilii? Tak, ale złożona z ludzi świeckich, ze specjalistów, bo tylko oni mogą sprawę wyjaśnić. Państwowa czy kościelna? Kościelna, ale niezależna od układu w Polsce, taka, którą powołałby papież. Nikt inny się na to nie zdecyduje, nikt inny tego nie zrobi. W takim razie kto miałby powołać członków tej komisji? Episkopat? Papież. Może należałoby się zwrócić do jakiejś instytucji zewnętrznej. Wśród polskich biskupów nie ma woli zbadania tej sprawy, więc nawet jeśli zostaliby zmuszeni do powołania komisji, to weszliby do niej ludzie, którym nie będzie zależeć na wyjaśnieniu problemu. Jedynym wyjściem jest więc apel świeckich do papieża, by powołał taką komisję. A państwo nie może tego zrobić? Przy tej władzy to niemożliwe. Ponadto jest jeszcze jeden problem. Państwo powinno się zająć przestępstwami. Dobra, to już jest, tam już jest coś. Polecam ogólnie w ogóle tą książkę, ale coś innego. W tym wywiadzie właśnie z księdzem Chacińskim jeszcze słyszałem taką, nie wiem na ile to jest pełen obraz rzeczywistości. Ksiądz Zaleski tam przywołuje komisję, która została powołana we Francji, która zajmuje się zbadaniem spraw obyczajowych wśród wszystkich księży od czasów, jeśli dobrze pamiętam, II wojny światowej nawet. I ona jest złożona z świeckich wyłącznie. Na czele stoi jakiś Nie chcę przekręcić, w ogóle odsyłam do tego wywiadu i podobno już tam, ona działa od kilku lat, już tam zostało 1500 podobno przypadków opisanych i co ważne, że nie tylko skandali obyczajowych, ale i to jest też w interesie Kościoła, przecież ludzi, którzy zostali, mówię o Francji, którzy zostali niesłusznie oskarżeni. Nie wiem w ogóle, tutaj tak zaznaczam, czy, bo Kościół francuski ma swoje problemy i też takie odnoszenie 1 do 1, ale ksiądz Zaleski pokazuje, że ten mechanizm zadziałał. Nie wiem, co o tym myślisz i co myślisz o tym pomyśle na taką komisję. Kościelna, ale przez osoby świeckie. Amen. Tak? Tak, nie, naprawdę, ponieważ to jest, wydaje mi się, że to zostało bardzo dobrze opisane i też ludzie zapominają, że jest u nas wyższa instancja, do której można się odwołać, to nie tylko jest polski episkopat. Jeżeli twój przełożony nie reaguje na robienie czegoś, na jakieś negatywne zjawisko, to idziesz do jego przełożonego. To jest ponownie dość ogólne stwierdzenie i tak, ja chciałbym też kończąc, że tak powiem, ten wątek, chciałbym też dodać taką rzecz, że my tutaj trochę narzekamy być może na episkopaty i na to, co się dzieje, ale my naprawdę, przynajmniej ja przynajmniej mam nadzieję, że my wszyscy, mam na myśli przed telewizorami. Wiecie, co można powiedzieć? Przed radioodbiornikami. Tak, przed radioodbiornikami, dokładnie tak. Mówimy to w takim kontekście, że my naprawdę potrzebujemy dobrze reagującego episkopatu. To nie jest tak, żeby ktoś nie odniósł wrażenie, że my nie potrzebujemy, żeby biskupi się zajmowali sprawami, żeby niech siedzą cicho, że nie, wręcz przeciwnie. My, zwłaszcza w czasach kryzysu, o którym mówimy tutaj cały czas, bardzo kierownictwo jest bardzo potrzebne. Natomiast jest potrzebne w momencie, kiedy odnosi się do rzeczy właściwych i kładzie właściwy nacisk tam, gdzie jest to potrzebne i to jest taki, być może nie wiem, czy apel to jest odpowiednie słowo, ale jest to takie wołanie oddolne, że potrzebujemy was, naprawdę, księża biskupi. Nawet jeżeli się komuś wydaje, że nie, to w perspektywie całej wspólnoty to jest bardzo istotna i ważna funkcja i za nią idą pewne też wymagania. I mam nadzieję, że idealnym rozwiązaniem tego, tak jak mówię, nie jest, nie wiem, że ktoś się przestanie gdzieś wtrącać czy coś tak dalej, tylko że dostaniemy nowy, z czasem, że tak się wyrażę, dostaniemy ludzi, którzy staną i poprowadzą nas tam, gdzie powinni, albo oby ci, którzy są na swoim miejscu. W obecnym episkopacie też są ludzie, którzy reagują właściwie i kładą nacisk tam, gdzie powinno być, tylko po prostu mam wrażenie, że jest ich po prostu mniejszość i że są po prostu bardziej cisi, że tak powiem. I miejmy nadzieję, że zmieni się to wszystko na lepsze po prostu. Ja bym dodał od siebie, żeby w wszelkich decyzjach episkopatu najpierw patrzeć na Ewangelię, później na interes partii jednej czy drugiej. No to w ogóle... To jest w ogóle... Ale też... Tak, też, tak. Chociaż tak. Były na przykład ostatnio takie głosy pod prąd, nie wiem, nie będę rozwijał tego tematu, ale na przykład episkopat wypowiedział się przeciwko tej ustawie, arcybiskup Gądecki wypowiedział się przeciwko tej ustawie anty-LGBT zgłoszonej przez Konfederację. Więc są też takie głosy w ogóle ciekawe, no w sensie, że takie nieoczywiste. Nie będę wchodził tutaj w ogóle w ten wątek, bo to jest bardzo, bardzo rozległe, ale mi się podoba w ogóle patrzenie najpierw na Ewangelię, później na interes partii, niezależnie jaka to będzie partia. A po drugie, jeżeli mamy coś konstruktywnego świeckim, czyli nam wszystkim zaproponować, to uważam, że my tu mamy dużo większą robotę do zrobienia niż nawet księża. Uważam, że księża nierzadko, oni są w pewnej strukturze hierarchicznej i ja mam nawet takie sygnały, że może czasem to może, nie mówię, że zaszkodzić, ale dużo łatwiej jest zebrać się w paru świeckich i mówić o jakiejś konkretnej sprawie niż księżom w ogóle dla swoich, nie wiem, zwierzchników i tak dalej. Co jest w ogóle, z jednej strony można się na to oburzać, ale z drugiej jest to zrozumiałe. Dobra, myślę, że nie wyczerpaliśmy tego tematu, chętnie wysłuchamy, co macie do powiedzenia i cóż, myślę, że widzimy się za tydzień, tak, jak standardowo. Do zobaczenia, hej!